Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Kulturowe uwarunkowania wykonywania dekoracji roślinnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ikebana polega na nadawaniu kompozycjom kwiatowym dynamiki, jaka charakteryzuje istoty żywe. Naturalna świeżość, elastyczność i dynamika kształtów oraz barwy kwiatów w kompozycji mają odzwierciedlać ludzkie dążenia i nadzieje, a także zaspokajać pragnienie zbliżenia się do piękna przyrody. W ikebanie nie ma miejsca na przypadkowość zestawienia roślin. Sztuka ta zawiera sporo domieszek chińskiej i japońskiej filozofii, z której bierze się towarzysząca jej aura tajemniczości. Rikka to jeden z najpiękniejszych, a zarazem najstarszych tradycyjnych stylów i kabany. Styl rikka oznacza kwiaty stawiane. Najważniejszą cechą rikki jest symetria, nawet jeśli chodzi o wazony i statyka. Główna linia shin serce. Wykonana była z najwyższej i najmocniejszej pionowej gałęzi sosny, cyprysu lub wiśni. Towarzyszyły jej linie odchylone od pionu, wspierająca soe i usługująca hikae. Sejka zwana też sejkfa szoka. W stylu tym ograniczono liczbę zasad i ilość materiału. Jest to styl klasyczny, czyli wszystkie wierzchołki tworzą trójkąt. Jeśli układamy szokę z różnych gatunków, należy zrobić to tradycyjnie shin na górze, soe niżej z jednej strony shina i hikae z drugiej strony shina, najniższy. Nageire oznacza kompozycję w wysokich naczyniach, bardzo przejrzyste. Nageire to swobodne ułożenie kwiatów w wysokich wazonach. W jednym punkcie kwiaty powinny dotykać jednej krawędzi wazonu. Gałęzie shin, soe i hikae Umieszcza się w trzy różne strony, aby przy połączeniu ich wierzchołków powstał odwrócony ostrosłup. Są one tak nachylone, że powstałe trójkąty mają nierówne boki. Styl polega na nakłuwaniu roślin na kenzany, umieszczone w płaskim naczyniu. Moribana nie ma określonych zasad co do ilości elementów. Jednak długości poszczególnych linii są ściśle określone. Występują cztery odmiany tej kompozycji: pionowa, pochyła, którą widać na ekranie, kaskadowa i ostatnia, która dzieli się na tak zwane odbicie w wodzie oraz naturalną scenerię. W stylu Heika układy powstają w wysokich, smukłych wazonach. W stylu Heika obowiązują podobne zasady ustawienia roślin w naczyniu co w stylu Moribana. Podstawowa różnica dotyczy naczynia, a co za tym idzie długości poszczególnych linii. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.